Dla młodych ludzi Edward Gierek jest człowiekiem z zamierzchłych czasów. Wielu dwudziestolatków z rozbawieniem słucha opowieści, jakim wydarzeniem w rodzinie 40 lat temu było kupno samochodu czy nawet radiomagnetofonu. Ale ich rodzice i dziadkowie często z nostalgią wspominają czasy, gdy Polską rządził pierwszy sekretarz Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Edward Gierek. No, Edwarda Gierka odwiedzałem w okresie, kiedy pełniłem funkcję burmistrza miasta Ustronia i z okazji urodzin czy innych okoliczności przychodziłem do niego. Pierwsze spotkanie nasze było chyba w 1998 roku albo 1999, nie pamiętam dokładnie. To było początek stycznia, bo wówczas obchodził urodziny. No, przyszedłem do niego i przywitał mnie bardzo sympatycznie, serdecznie, zresztą i bardzo ciepło, bo to był, mimo że o tych wówczas tej władzy naszej mówiło się, że to jacyś tam wielcy, jacyś niedostępni, był to wyjątkowo ciepły i miły człowiek. Mam takie wspomnienie, że siedział w fotelu, jak przyszedłem do niego, bo był po operacji biodra. I kiedy wszedłem, podnosi się z tego fotela, kule stały obok. Ja mówię, panie Edwardzie, niech pan przecież wstaje. A on mówi, nie mogę się przywitać z burmistrzem na siedząco. Także widać, to świadczy o jego takiej naprawdę ciepłocie i bardzo przyjemnym nastawieniu dla ludzi. Jeszcze mi mówi, niech pan sobie nie myśli, że myśmy tu pana nie sprawdzali. Przez kogoś się sprawdzali. A mówię, a ten pan tam, zna go pan? W ogrodzie stał. A to był mój pracownik kiedyś w szkole, prawda? No także taki wywiad miał, jeżeli chodzi o mnie. No ale wszyscy wiedzieli, że jakie są moje poglądy polityczne. No i także, że nie było tutaj z tym żadnych problemów. Czy Edward Gierek pod koniec życia, pana zdaniem, miał do kogoś żal? Tak, miał ogromny żal dla... wielu polityków tamtego okresu czasu. Po pierwsze, został zamknięty, internowany, jak to się pięknie mówiło, w ohydnych warunkach, w jakichś wojskowych barakach, gdzie nabawił się chorób. Później, tak jak go potraktowano, gdyby nie emerytura belgijska i francuska, to prawdopodobnie nie miałby za co żyć. Chcę powiedzieć, że ludzie, którzy przyjeżdżali do Ustronia, specjalnie pytali się, gdzie jest ten dom Gierka, bo chodziły takie wieści po Polsce i tutaj po naszym terenie, że tam jest bogactwo, złote klamki i co tylko. No, jak przychodzili pod ten dom, mówią, to jest dom Gierka. No, tak, to był dom Gierka, także było ogromne zdziwienie. Ja sam widziałem, że oni mieli warunki tam dosyć trudne. W tym domu było nawet dosyć chłodno, kominkiem ogrzewali, to ogrzewanie mieli takie te rury, fafiry, czy jak to się nazywa, takie powiedzmy sobie szły tam gdzieś w podłodze, to było takie też dawne budownictwo. Także żadnego luksusu, żadnego komfortu nie było. Czy ta pamięć o Edwardzie tutaj w Ustroniu wciąż trwa? Tak. Wśród ludzi, proszę sobie wyobrazić, że myśmy tutaj zorganizowali w Ustroniu setną rocznicę urodzin Edwarda Gierka, to sala pękała w szwach, sala w Domu Kultury. Profesor Bożyk, który przyjechał, mówi do mnie, panie pośle, jak pan to zrobił? Skąd pan tych ludzi wziął? A ja mówię, nic nie robiłem, ogłosiliśmy tylko, że mamy taką rocznicę. Także jest ta pamięć i to w Czasowicze poprzychodzili, którzy byli w domach czasowych, i mieszkańcy Ustronia. Edward Gierek chodził po Ustroniu, przychodził do urzędu załatwiać sprawy i zawsze był wszędzie mile witany. I nie było to jakieś tam nic nadzwyczajnego, po prostu zwykły człowiek. Znałem go od blisko, od 8 lat, a w sumie znałem go od momentu, jak został powołany na stanowisko pierwszego sekretarza. I tutaj była ciekawa sytuacja, dlatego że jako student uczestniczyłem w otwarciu roku akademickiego w Spodku Katowickim. To była uroczystość ogólnokrajowa i wtedy siedziałem gdzieś tam daleko na sali i widziałem
na centralnym miejscu tejże Akademii Edwarda Gierka. I nigdy bym nie przypuszczał wtedy, że kiedyś będę bardzo blisko z panem Edwardem. W pewnym momencie, jak pan Edward zamieszkał w Ustroniu, zetknęły się nasze drogi i zostałem poproszony o to, żeby prowadzić rehabilitację pana Edwarda, bo był po udarze. No i tak w zasadzie rozpoczęła się nasza wspólna znajomość. Trwała przez 8 albo 9 lat ostatnich życia pana Edwarda. Na pewno sporo rozmawialiście. Czy któreś z tematów, któreś z rozmów szczególnie utkwiły panu w pamięci? Przede wszystkim utknęła mi w pamięci jego osobowość, dlatego że był to człowiek niesamowicie indywidualny. Rozmowa i dyskusja z nim była cennym doświadczeniem, dlatego że pan Edward potrafił słuchać, nigdy nie przerywał i zawsze na samym końcu dyskusji bardzo celnie podsumowywał to, o czym rozmawialiśmy. Natomiast wiele ciekawych anegdot ze swojego życia również w czasie naszych rozmów opowiadał. Na temat różnych rzeczy mówiła też jego żona, którą bardzo dobrze też poznałem i z którą w zasadzie spotykaliśmy się też do końca jej dni. No między innymi parę anegdot, które przekazał mi anegdot z jego życia. Jedną to była z okresu, kiedy poznał panią Stanisławę i kiedy się jej oświadczył i kiedy mieli brać ślub. Poszli do księdza miejscowego tam w okolicach Sosnowca, gdzie mieszkali i ksiądz wziął na stronę panią Stanisławę i tak w pewnym momencie jej mówi: Stasiu, takiego boroka se bierzesz? No nie przypuszczał, że po iluś latach od tego momentu pan Edward będzie pierwszym w Polsce. Inna anegdota, mówił mi, jak został deportowany z Francji i wyglądało to w ten sposób, że przyszedł żandarm, kazał mu błyskawicznie się pakować i wyrzucił go. Wyrzucił go z domu, wyrzucił go z miejsca, gdzie mieszkali, a po pewnym czasie był witany z honorami. Może nie przez tego samego żandarma, ale przez Gwardię Honorową Francuską w trakcie, kiedy składał oficjalną wizytę jako głowa państwa polskiego we Francji. No takich anegdot była cała masa. Również wspominał spotkanie z kanclerzem Schmidtem w momencie, kiedy już mieszkał w Ustroniu i kiedy Schmidt, kanclerz Niemieckiej Republiki Federalnej, chciał spotkać się z nim osobiście w Ustroniu. Było to wielkim problemem dla ówczesnych władz Polski, dlatego że była głowa państwa bloku zachodniego chciała złożyć prywatną wizytę w prywatnym domu pana Edwarda. No ale naciski były tak duże, że nie mogli się na to nie zgodzić. No i tenże pan kanclerz Schmidt gościł w domu państwa Gierków przez parę dni i mogli jakby wrócić rozmowami do czasów z okresu, kiedy Schmidt był kanclerzem Niemiec, a Gierek był pierwszym sekretarzem Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. W trakcie naszego wspólnego działania, naszego wspólnego leczenia się przeszedł udaru i złamał sobie szyjkę kości udowej. Ja pamiętam taką sytuację, bo akurat wtedy nie było mnie w kraju. Po powrocie do kraju, po miesięcznej nieobecności, zostałem poproszony przez pana profesora, żeby kontynuować dalej rehabilitację, ale była ona o tyle skomplikowana, że był po wszczepieniu endoprotezy w związku ze złamaniem szyjki kości udowej. Ciekawa sytuacja, dlatego że pan profesor, który go operował w klinice w Sosnowcu, w rozmowie z jego synem, czyli z panem profesorem Adamem,
powiedział, że on nie daje szans, żeby pan Edward chodził. No, udało nam się pokonać to i chodziliśmy. Ja pamiętam w czasie tych spacerów takie ciekawe rozmowy. Między innymi świętością było założenie czapeczki, którą w czasie pobytu w Ustroniu podarował mu wspomniany przeze mnie kanclerz Schroeder. I zawsze jak szliśmy na spacer dookoła domu, pan Edward miał tą czapeczkę na głowie i bez tej czapeczki się nie ruszał. Te rozmowy odbywały się w czasie, kiedy Edward Gierek już był bardzo zaawansowany wiekiem, pomimo to umysł był świeży, tak? Tak, tak. On praktycznie do końca był bardzo kontaktowy i świadomy. No, rozstaliśmy się w sposób dość taki no dziwny, dlatego że ja pamiętam ostatnie dni pana Edwarda. Wyglądało to w ten sposób, że ja wróciłem z tygodniowego pobytu na wakacjach do Ustronia. Oczywiście od razu poszedłem do państwa Gierków, żeby kontynuować rehabilitację. No i ten dzień, w którym został wieczorem przewieziony do szpitala, był dniem jakby normalnym, codziennym. Rano wykonaliśmy wszystkie zabiegi fizjoterapeutyczne i wieczorem przyszła do niego pielęgniarka, która no, miała te usługi pielęgnacyjne wykonywać zawsze wieczorem. W tym czasie jakby pan Edward zakrztusił się, zostało wezwane pogotowie, no i został przewieziony do cieszyńskiego szpitala. W szpitalu codziennie odwiedzała go żona i pamiętam w środę, kiedy się u państwa Gierków spotkałem z małżonką jego, powiedziała, że już w tym dniu ją nie poznał. No i później stan jego się dość mocno załamał i o ile dobrze pamiętam, w nocy z piątku na sobotę zmarł. Ja rano dostałem telefon o tym, że pan Edward nie żyje. Była to taka szczególna data dla mnie, dlatego że zbiegło się to z moją rocznicą, czy z moimi imieninami, 25 czerwca. On zmarł w nocy z 24 na 25 lipca, przepraszam, nie czerwca. Edward Gierek właśnie w Ustroniu spędził ostatnie lata życia. Z miastem, gdzie wybudował swój dom, związany był już jednak od lat 60. XX wieku. Mogę o sobie powiedzieć, że jestem Ustroniakiem z wyboru, a wybór był trafny i moja miłość się z każdym dniem utrwala, mówił w rozmowie z Gazetą Ustrońską w 1994 roku. Zmarł 29 lipca 2001 roku w Szpitalu Śląskim w Cieszynie.